A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Osoby stojące pod krzyżem są nazwane przez Pana Jezusa. Po imieniu są przedstawione nam. Tylko uczeń nie jest określony. Przyjmuje się, że to święty Jan, ale w tym fragmencie jest on nazwany umiłowanym uczniem. Tym uczniem może być każdy z nas. Pan Jezus te słowa wypowiada do każdego z nas. Taki inny aspekt to na przykład, gdy Pan Jezus mówi najpierw do ucznia: oto matka Twoja, a później do Maryi: oto syn Twój, to właśnie tak mi się kojarzy, że Pan Jezus nadaje nam relacje, On jest Panem naszych relacji. Właśnie wszelkie moje relacje, i te trudne, i te też z osobami bliskimi, powierzę Panu Bogu, by to On był ich królem i by to On nad nimi panował, nimi kierował. Pan Jezus zwraca się do swojej matki i mówi: oto syn Twój, a do ucznia mówi: oto matka Twoja. W tej chwili trudnej, w chwili śmierci Pana Jezusa na krzyżu, w naszym wypadku może to być jakiś kryzys wiary, może to być kryzys relacji z Panem Jezusem, Pan Jezus pokazuje na swoją matkę, aby w niej pokładać nadzieję, to jej zawierzać swoją wiarę, to ona będzie prowadziła do Niego. No jeszcze ten właśnie aspekt tutaj: oto syn Twój, oto matka Twoja. Pan Jezus powierza uczniowi swoją matkę pod opiekę. To też mi się tak kojarzy, że Pan Jezus właśnie na drodze naszego życia powierza nam różne osoby. Nieraz są to dzieci, nieraz są to osoby starsze, nasi dziadkowie, jakieś schorowane ciocie czy wujkowie, czy osoby samotne. I właśnie stawia na naszej drodze takich ludzi, abyśmy im pomagali. Jeśli my się zgodzimy, przyjmiemy tą wolę, zaangażujemy się, to właśnie też otrzymamy bardzo wiele owoców, tak samo jak i uczeń otrzymał owoce właśnie dzięki temu, że Maria była z nim w tym trudnym okresie po śmierci Pana Jezusa aż do zmartwychwstania. Na pewno bardzo wzbogaciło to jego życie i wzbogaciło to jego osobę, właśnie ta posługa opieki nad nim. W moim życiu też był taki moment, kiedy Pan Jezus powiedział: oto matka Twoja, i wskazał na Maryję. Bo wcześniej trudno mi było uznać Maryję jako matkę, jako osobę, którą bardzo kocham. Ale właśnie poznając Jezusa Chrystusa, to On przyprowadził mnie do Maryi Matki.